W tym roku po raz pierwszy w naszym mieście odbył się jarmark bożonarodzeniowy. W dniach od 15 do 18 grudnia na placu pod Skałkami stanęło 18 stoisk, na których można było kupić m.in. świąteczne ozdoby, słodycze i regionalne wyroby spożywcze. Prezydent miasta spotkał się z mieszkańcami na wspólnej miejskiej wigilii. Aby ten świąteczny okres w naszym mieście spędzać w rodzinnej, ciepłej atmosferze. Abyśmy mogli się wspólnie cieszyć z narodzonego Jezusa i wspólnie świętować ten piękny okres świąt Bożego Narodzenia Serowca. Podczas jarmarku bożonarodzeniowego padł nowy rekord Polski dotyczący liczby osób w czapeczkach mikołajkowych i wynosił on 4301 osób. Dotychczasowy rekord wynosił 4281 osób i należał do miasta Kraków. Chciałabym złożyć na ręce prezydenta certyfikat, bardzo proszę, jako będzie udokumentowane pobicie rekordu. Dla najmłodszych mieszkańców na placu pod Skałkami czekał święty Mikołaj. Zainteresowanie wzbudziła również żywa szopka. Zakończona została przebudowa ulicy Łazy w Strachowicach wraz z budową kanału deszczowego i sanitarnego. Z mieszkańcami i inicjatorami inwestycji spotkał się prezydent miasta pan Marek Materek. 200 metrów bieżących, ale jakże ważne, dlatego że wykonane wspólnie z mieszkańcami. Pan Leszek Wojtan, który był pomysłodawcą, inicjatorem i wykonawcą dokumentacji, dlatego że on ufundował dokumentację techniczną, dlatego żeby można było ten fragment ulicy wykonać. Dzięki temu mieszkańcy tej części ulicy Łazy mają kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, nową nawierzchnię z kostki betonowej brukowej, ale również miejsca postojowe zyskała parafia, która znajduje się po lewej stronie. Witam księdza Grzegorza Roszczyka, proboszcza parafii, który musiał przez kilka miesięcy dogrywać sprawy własnościowe, dlatego że musieliśmy otrzymać nieodpłatnie teren po to, żeby można było tą drogę poszerzyć i wykonać te prace, na których mieszkańcom tej części miasta bardzo zależało. Cieszymy się, że ta droga mogła tutaj powstać dzięki, tak jak pan prezydent powiedział, inicjatywie Leszka Wojtana. Ta droga jest, cieszymy się i liczymy, że nasza współpraca tutaj z panem prezydentem, z radnymi będzie się udała, będzie kontynuowana dalej. Wszyscy się właściwie tutaj angażowali, bo i pan prezydent, i radni popierali, i mieszkańcy. Parafia też miała skromny udział, ale to jest tak, że tutaj korzyść dla parafii i za to jesteśmy wszystkim, którzy się w to zaangażowali, wdzięczni. Nikt nie mówi, że tu były słupy w tej części elektryczne, tak, i które trzeba było przenieść. Tak, i telefoniczne. I to wszystko też zostało zrealizowane i dzięki księdzu tutaj, bo co udostępnił na parking. No i plany oczywiście też syn z księdzem załatwiali, jeździli po tych różnych instytucjach, które to umożliwiły. Koszt wykonania tych prac to jest około 400 tysięcy złotych. Wykonawcą tych prac była firma pana Łukasza Misztala, Zakład Usług Wodnych i Komunalnych. Mówię o pracach związanych z budowaniem kanalizacji deszczowej i z wybudowaniem nawierzchni z kostki betonowej brukowej, jak również tych miejsc postojowych, które znajdują się obok. Inne prace to była kanalizacja sanitarna, którą wykonało przedsiębiorstwo wodociągowej kanalizacji i te inwestycje były realizowane równolegle po to, żeby zakończyć je w tym roku. Na szczęście to nam się udało. Ja bardzo cieszę się z tego, że powstała tu rzecz świetna i unikatowa. Nie mówię tylko o drodze, ale o tej współpracy, która została nawiązana między właśnie parafią rzymskokatolicką, czyli proboszczem, między prezydentem, między radnymi, no i ludźmi w końcu. Także tutaj na styku tych tak naprawdę czterech instytucji no, powstało coś dobrego i myślę, że to jest początek dobrej współpracy i w innych też regionach naszego miasta. No i cieszę się oczywiście, że
cała para nie idzie, że tak powiem, w gwizdek, czyli w rynek, czyli w centrum miasta, tylko także i obrzeża są zauważane. Ludzie też sami zaczęli o to walczyć, sami się poczuli gospodarzami. Jest ta partycypacja społeczna. Tak naprawdę chyba o to nam wszystkim chodziło i takie były też postulaty prezydenta i z tym szedł do wyborów. Kolejne miejsca postojowe powstały przed blokami przy ulicy Kościelnej. Inwestycje zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego gminy Strachowice oraz programu Zielone Podwórka. Prezydent miasta pan Marek Materek spotkał się z wnioskodawcami, radną i mieszkańcami ulicy Kościelnej. Szanowni Państwo, witamy przy ulicy Kościelnej, bloki 36 i 40. Mieszkańcy tych budynków z panem Zbigniewem Pyzikiem na czele byli wnioskodawcami w ramach budżetu obywatelskiego projektu pod nazwą Budowa miejsc postojowych, których powstało tu blisko 46, w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych. W ramach inwestycji, którą realizowała firma pana Łukasza Misztala ze Starachowic, Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych, zostały wykonane te miejsca postojowe, ale również została przebudowana droga, przestawione zostały słupy oświetleniowe, jak również zostało wykończenie tego parkingu wykonane. Te prace przebiegały dość sprawnie. Obawialiśmy się, że przez trudne warunki pogodowe one przeskoczą na rok przyszły. Tak się jednak nie stało. Jak Państwo widzicie, mieszkańcy tych budynków mogą korzystać z tych miejsc już teraz. Z tego, co pamiętam, to koszt pracy maksymalny, który miał być wykonany w ramach budżetu obywatelskiego, to jest 200 tysięcy złotych. Jak Państwo widzicie, gmina Strachowice oprócz tych pieniędzy, które zabezpieczała w ramach budżetu obywatelskiego, dołożyła te 31 tysięcy po to, żeby ta inwestycja mogła być zrealizowana. I tym samym chciałbym podziękować po pierwsze panu Zbigniewowi za zaangażowanie, za złożenie projektu do budżetu obywatelskiego, dlatego że się opłacało. Pan Zbigniew był jedną z tych osób, które uczestniczyły w pierwszych spotkaniach, które organizowałem na temat budżetu obywatelskiego, kiedy jeszcze go wprowadzaliśmy, gdy nie pracowałem w Urzędzie Miejskim. On wtedy z taką rezerwą patrzył na to, czy to się uda, czy się nie uda wprowadzić. Później się udało. I za chyba drugim razem udało się również jemu, czyli mieszkańcom tego osiedla, zrealizować inwestycje. Dzięki wielkie i powodzenia. Ja chciałem podziękować panu prezydentowi szczególnie za ten budżet, który znalazł się w naszym mieście. No i ten budżet pozwolił na wybudowanie tego parkingu, którego jesteśmy bardzo zadowoleni. Tylko się martwimy, że ten budżet jest obecnie za mały, bo 50 tysięcy to jest za mało. Takiego drugiego parkingu, którego by tu się przydał na tym osiedlu, nie możemy zrobić za 50 tysięcy, tak żeby my prosili do pana prezydenta, do radnych, żeby ten budżet nadal pozostał tak jak w pierwszej wersji był, bo tu są duże braki na tym osiedlu, niedofinansowane. Jeszcze raz bardzo dziękuję panu prezydentowi za zaangażowanie, za współpracę. Proszę Państwa, wieżowce to jest, tak jeden wieżowiec to jest dosłownie ulica domków jednorodzinnych. Kiedyś, gdy budowano, nie przewidziano, że świat będzie taki zmotoryzowany i niestety z parkowaniem jest straszny problem. I tutaj zasługa bardzo wielka naszego prezydenta, że oczami widzi całe miasto. Okręg tutaj, który był zapomniany wręcz. Tu jest naprawdę, to zaniedbane są całe tereny. Myślę, że powoli będzie to szło do przodu. 9 grudnia minęło 2 lata kadencji naszego prezydenta i muszę, może to nie ta chwila, ale jednak chciałabym podkreślić, spójrzcie Państwo, jak Strachowice zmieniły przez te 2 lata swój wygląd. Uważam, że w latach następnych będzie to jedno z najpiękniejszych miast tego okręgu. Szanowni Państwo, znajdujemy się przy ulicy Kościelnej 45. Wspólnota mieszkaniowa, która znajduje się obok nas, wspólnie z gminą Strachowice wykonała projekt i przebudowała miejsca, wykonała miejsca postojowe przy swoim budynku. To jest około 10 miejsc postojowych wykonane przez firmę Darek ze Strachowic, pana Dariusza Fijałkowskiego. Koszt tych prac to jest około 37 tysięcy złotych. Koszty własne gminy to jest 28 tysięcy złotych i blisko 10 tysięcy złotych to jest wkład własny wnioskodawcy, czyli wspólnoty mieszkaniowej Kościelna 45, po to, żeby te miejsca postojowe mogły powstać tu przy wspólnocie mieszkaniowej.
Ta inwestycja została zrealizowana tylko i wyłącznie dlatego, że gmina Starachowice wprowadziła wreszcie program, który jest skierowany do wspólnot mieszkaniowych, który pozwala nam wspólnie realizować inwestycje i dzięki temu 75% kosztów pokrywa gmina, 25% wnioskodawca. Tu wspólnota dołożyła, z tego co pamiętam, troszeczkę więcej i te miejsca już są. Zachęcam wszystkie inne wspólnoty mieszkaniowe do tego, żeby na terenach gminy, które leżą w bezpośrednim sąsiedztwie ich nieruchomości, realizowały z nami wspólnie inwestycje, bo jak widać, po kilku inwestycjach, które zostały zrealizowane w tym roku, naprawdę warto. Dobiegła końca budowa nowego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego na 3 starachowickich osiedlach. Łącznie zamontowano 31 stalowych słupów oświetleniowych z oprawami LED. Łączny koszt tego przedsięwzięcia to 118 tysięcy złotych. Nowe oświetlenie dróg wykonano w obrębie budynków Armii Krajowej nr 6, 8, 10, 12 oraz przy ulicy Reja 11. Inwestycja zrealizowana była w ramach budżetu obywatelskiego. Chciałbym podziękować mieszkańcom, którzy zgłosili projekty do budżetu obywatelskiego dotyczące wymiany oświetlenia ulicznego bądź budowy oświetlenia ulicznego, bo w tym miejscu można powiedzieć nie o wymianie, a o budowie oświetlenia ulicznego. Chodzi o osiedle przy ulicy Armii Krajowej, ale również osiedle Żeromskiego. Budynki wokół przedszkola miejskiego nr 7 przy ulicy Armii Krajowej zyskały oświetlenie, dzięki czemu ten rejon w okolicy miejsc postojowych, ale również samego przedszkola stał się bardziej bezpieczny, bo to możemy powiedzieć. Również zakończyliśmy budowę oświetlenia przy ulicy Pastwiska, ale również pomiędzy ulicą Skalistą i ulicą Kościelną. Szanowni Państwo, no, bardzo się cieszę, że realizacja oświetlenia tego terenu w ramach budżetu obywatelskiego została zrealizowana. No, nie muszę chyba mówić o zasadności i celowości tej inwestycji. Do niedawna było to jedyne oświetlenie chyba bodajże w naszym mieście, jedyny teren w naszym mieście, który nie był oświetlony. Po realizacji tego zadania oczywiście zwiększył się komfort życia mieszkańców, ale przede wszystkim bezpieczeństwo, o co nam głównie chodziło. No i z tego miejsca chciałbym pogratulować mieszkańcom mobilizacji podczas głosowania na budżet obywatelskim na ten projekt. Dziękuję bardzo. Kolejne nowe energooszczędne oświetlenie pojawiło się na odcinku ulicy Pastwiska. Tu zamontowano 6 słupów oświetleniowych. Jest to ulica ważna, dochodziło tam niejednokrotnie do wypadków, głównie starsze osoby, które do kościoła udawały się na msze w godzinach wieczornych czy porannych, tam było nieoświetlone, dochodziło do przypadków złamań. Mam nadzieję również, że oprócz oświetlenia, bo tam w budżecie obywatelskim na skrzyżowaniu ulicy Jelenia i Pastwiska będzie robione rondo. Mam nadzieję, że przy tej okazji również przy ulicy Pastwiska zostanie zrobiony chodnik, o czym rozmawiałem z panem prezydentem i być może takie działania przyjmiemy w przyszłych latach. Dziękuję bardzo. 16 nowych lamp stanęło także przy pasażu między ulicami Skalistą i Kościelną. Ja serdecznie dziękuję w imieniu mieszkańców osiedla Skałka za wykonanie tego oświetlenia między ulicą Skalistą a kopalnianą Kościelną. Oczywiście nie byłam sama tutaj, również radny Janusz Garbarczyk mnie mocno w tym wspierał. Wnioskowaliśmy razem o zrobienie tego oświetlenia. No oczywiście każdy rodzaj oświetlenia to jest podniesienie bezpieczeństwa, prawda? Wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców, podniesienie jakości życia lokalnej społeczności. No i mieszkańcy są bardzo zadowoleni, oświetlenie działa, jest bardzo ładne, estetyczne, jest widno. Nie boją się tamtędy chodzić już od kilku dni porą wieczorową i nocną. A jeszcze wspomnę, że na to oświetlenie czekali ponad 20 lat i zostało wreszcie wykonane.